wieczór. Zaczyna się już powoli robić ciemno, natomiast jeszcze na tyle jasno, żeby móc ponagrywać trochę na zewnątrz. Wolę teraz siedzieć na zewnątrz niż w domu, bo w domu jest trochę duszno. Na zewnątrz już jest fajna pogoda, tylko coś komary zaczynają gonić. Nie wiem, jak długo to wytrzymam. I tak, o czym chciałem ci powiedzieć, to o moim notatniku do prowadzenia daily journalingu, czyli jest to zwykły dziennik, w którym zapisuję, co się wydarzyło danego dnia, co mnie spotkało, jakie emocje, jak sobie z nimi radziłem. Zapisuję też w moim dzienniku informacje o stanie mojego zdrowia, o treningach, jeżeli takowe aktualnie przeprowadzam, również o wyzwaniach, jeżeli jakieś podjąłem, na przykład załóżmy, że będę przez 30 dni robił pompki, to codziennie notuję, że te pompki robiłem i jaką ilość tych pompek zrobiłem. A takie bardziej zaawansowane i długodystansowe wyniki sportowe notuję osobno w Excelu, natomiast tutaj takie bardziej krótkoterminowe, tak żeby wejść w tak zwany nawyk robienia czegoś, tak? Czyli jeżeli chcę, nie wiem, zacząć biegać, to notuję sobie, odnotowuję każdy fakt biegania, tak? Wyjścia na, żeby pobiegać. Dziennik ten pomaga mi, sam ten dziennik już jest taką formą trenowania nawyków, natomiast on sam pomaga mi te nawyki umacniać, ponieważ notuję sobie w nim, czy daną czynność danego dnia wykonałem, czy nie, i jakie przyniosło to rezultaty. Jak wspomniałem, notuję też moje emocje, tak, związane z różnymi sytuacjami. Jeżeli coś danego dnia się wydarzyło, to próbuję to opisać. To, w jaki sposób zareagowałem, czy to w jaki sposób zareagowałem, było dobre, czy bym chciał to zmienić. I jeśli też pracuję nad jakąś swoją cechą, to jest dobre miejsce, żeby zauważać postęp. Dodatkowo na końcu każdego podsumowania, każdego dnia wypisuję, za co jestem wdzięczny. Ma to na celu uzmysłowić mi, że mam bardzo dużo rzeczy, za które mogę być wdzięczny, czego nie mają inni. A myślę, że to jest bardzo ważne, żeby zauważać, jak bardzo dużo wartościowych rzeczy od życia otrzymujemy i żeby być po prostu za to wdzięcznym. Komary mnie zjadają. Także pokażę ci mniej więcej, jak to wygląda. Niektóre wpisy są krótkie, niektóre długie. Całość wypisuję sobie ołówkiem, dzień za dniem. Moje pismo może nie jest za piękne, ale mi to wystarcza. Może ktoś kiedyś to odkryje i będzie miał radość, czytając to. Także takie dzienne zapisywanie tego, co się w naszym życiu dzieje, może przynieść wiele korzyści. Ciekawy jestem, do czego ty wykorzystałabyś taki dziennik. Może masz jakieś pomysły, do czego jeszcze można taki dziennik wykorzystać. To tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Cześć.